Jak pani ocenia tę edycję programu? Bardzo wysoki poziom pod względem wokalnym, ale wiele zaskakujących, takich wzruszających, a nawet wyrywających serce historii, które nad każdą z osobna można się pochylić i od każdej osoby dużo się nauczyć w życiu. A przede wszystkim, tak jak powiedziałam wcześniej, nauczyć się pokory, bo często podchodzimy, że będę śpiewać, to mi się należy. A tu są takie osoby, które czekały niektóre całe życie, żeby zaśpiewać. To ja tutaj troszkę zmienię temat, bo w internecie pojawiło się wiele komentarzy internautów, którzy zarzucali, że czasami dobór repertuaru dla uczestników był troszkę nietrafiony, przez co oni nie mogli się w pełni wykazać wokalnie. Jak pani reaguje na takie komentarze? Na pewno najważniejszy jest repertuar w przesłuchaniach w ciemno, bo sądzimy, że będzie następna piosenka, a czasami to jest ta jedna. I jeśli mamy tylko jedną okazję, żeby jakby mieć pierwsze wrażenie, to rzucajmy wtedy na szale wszystko, najlepszy utwór, najpewniejszy i ten, który pokazuje walory naszego głosu. Natomiast rzeczywiście czasami miałam wrażenie, że uczestnicy wybierają, bo oni głównie wybierają repertuar, bo trudno w krótkim czasie przygotować kompletnie nowy repertuar, więc oni wybierają też z piosenek, które gdzieś tam są w ich marzeniach, że wybierają za trudny repertuar. Lepiej prostszą piosenkę zaśpiewać wyśmienicie niż bardzo trudną z wieloma błędami. Taka jest moja opinia. Dobrze, a moje kolejne pytanie brzmi, czy był w tym programie, w tej edycji jakiś trudny moment według pani? O, dla mnie był okrutnie trudny moment, kiedy był ten moment, kiedy pani Waleria odpadała. I kierowałam się oczywiście też umiejętnościami głosowymi, ale to nie da się porównać osoby 70-letniej z osobą, która ma 86 lat, bo te 16 lat w tym wieku to jest cały ocean. I widziałam, jaki z ogromnym wysiłkiem dążyła do tego, żeby śpiewać, że dzieci mówiły, po co to robisz? I ten moment jej odpadnięcia to dla mnie był wielkim przeżyciem.